Londyn, co warto zobaczyć i co zwiedzić podczas weekendowego wypadu do stolicy Anglii. W tym odcinku przedstawimy Wam Londyn i jego niektóre atrakcje. Będzie to nasze top 10 ulubionych miejsc w Londynie z tych, które mieliśmy okazję odwiedzić. Zapraszamy! Londyn jest ogromnym miastem, liczy ponad 8 milionów mieszkańców, dlatego w weekend nie da się zobaczyć wszystkiego, co ta metropolia ma do zaoferowania. 2-3 dni jednak spokojnie można zwiedzić wszystkie punkty z naszej listy i to bez strasznego pośpiechu. Jeśli nie uda Wam się zwiedzić wszystkich punktów z naszego top 10, to polecamy odwiedzić chociaż część z nich. Kolejność miejsc na liście jest przypadkowa. To, co trzeba zobaczyć w Londynie i co wielu osobom chyba przyjdzie pierwsze na myśl, to oczywiście Big Ben. My wraz z Big Benem do jednego punktu na naszej liście dopisujemy jeszcze Westminster Abbey, Palace of Westminster i Westminster Bridge. Wszystkie te miejsca znajdują się praktycznie jedno obok drugiego, także bez większego wysiłku, wyruszając na zobaczenie najpopularniejszego zegara w Londynie, możecie od razu zobaczyć opactwo westminsterskie, gdzie koronowani i chowani są królowie Anglii i Wielkiej Brytanii, no i pałac westminsterski, który jest siedzibą brytyjskiej Izby Gmin i Izby Lordów. Westminster Bridge jest najstarszą konstrukcją mostową w Londynie. Wszystkie te miejsca znajdziecie zaledwie o 2 minuty drogi od siebie. Oczywiście, będąc w Londynie, warto również odwiedzić siedzibę brytyjskiej królowej, czyli pałac Buckingham. Wiecie, że po wybudowaniu był on przez wiele lat rozbudowywany. I obecnie mieści się w nim 600 komnat, ponad 70 łazienek i prawie 200 sypialni. Przed pałacem znajdziecie pomnik królowej Wiktorii, która była poprzednią kobietą monarchinią przed królową Elżbietą i władała Wielką Brytanią w latach 1837-1901. Rzeźbę z białego marmuru stworzył Thomas Brock w 1931 roku. Przed pałacem odbywa się uroczysta zmiana warty. W miesiącach zimowych nie odbywa się ona codziennie, dlatego warto sprawdzić sobie na rozpisce, w jaki dzień takie zmiany warty będą. W opisie na samym dole znajdziecie link, gdzie możecie sobie sprawdzić datę i godzinę zmiany warty. London Eye, czy też po polsku Oko Londynu, to wielki młyn diabelski znajdujący się na południowym brzegu Tamizy, niedaleko mostu Westminster. Koło ma wysokość 135 metrów i znajdują się na nim 32 klimatyzowane kapsuły. Pełny obrót koła trwa 30 minut. Niewielka prędkość, z jaką ten wielki diabelski młyn się obraca, pozwala na wysadzanie i zabieranie pasażerów bez zatrzymywania koła. W pobliżu London Eye, wzdłuż Tamizy, znajdziecie zawsze masy turystów. Można tam zjeść pysznego hot doga, napić się pinta czy pojeździć na karuzeli. Muszę jednak Was ostrzec, nie jest to najtańsze miejsce w mieście. Za hot doga zapłaciłem tam 8 funtów. Jeśli chcielibyście zorganizować wycieczkę do Londynu na własną rękę lub dowiedzieć się, jak na przykład poruszać się metrem po mieście, to zapraszamy do obejrzenia innego filmu o Londynie na tym kanale. Link do niego znajdziecie na końcu tego filmu oraz na dole w opisie. Piccadilly Circus to plac znajdujący się w Soho w dzielnicy West End w Londynie. Na placu znajdziecie piękną fontannę z figurką Erosa, ale dla mnie to miejsce jest rozpoznawalne najbardziej po znajdujących się tam LED-owych reklamach. Widziałem to miejsce wielokrotnie w telewizji czy na filmach, dlatego też chciałem to miejsce zobaczyć na żywo. Wcześniej tam znajdowały się reklamy neonowe, jednak z czasem zaczęły je wypierać wyświetlacze LED, które w 2011 roku zastąpiły całkowicie wcześniejsze reklamy. Fontanna kiedyś znajdowała się nieco bardziej na środku placu, ale kiedy przebudowywano i poszerzano drogi w 1980 roku, została ona przeniesiona nieco bardziej na południowo-zachodni narożnik Piccadilly Circus. Chińska dzielnica w Londynie jest warta odwiedzenia nie tylko ze względu na to, jak różni się od innych części miasta. Jeśli ktoś się spodziewa ogromnej dzielnicy chińskiej niczym z filmu z 1986 roku Wielka Draka Chińskiej Dzielnicy, to na pewno się rozczaruje, bo Chinatown w Londynie nie jest aż tak duże jak to amerykańskie.
Mimo to warto oczywiście zobaczyć to miejsce, a tam m.in. bramę chińskiej dzielnicy, sklepy i te wszystkie chińskie napisy i ozdoby. Jednak dla mnie, co jeszcze jest warte odwiedzenia w Chinatown, to jedzenie. W jednej z tamtejszych restauracji, której nazwy niestety nie pamiętam, jadłem najlepszą jak dotąd chińszczyznę w moim życiu. Co ciekawe, w restauracji byliśmy jedynymi nieazjatyckiego pochodzenia gośćmi. Muzeum Historii Naturalnej w Londynie jest jednym z trzech dużych muzeów znajdujących się na tej samej ulicy. Jest to bardzo duże muzeum, na którego zwiedzanie warto przeznaczyć co najmniej 3 godziny. Muzeum Historii Naturalnej w Londynie jest według różnych zestawień 10 czy 12 najczęściej odwiedzanym muzeum na świecie, dlatego możecie raczej spodziewać się tam tłumów. Wstęp jest całkowicie darmowy, a jedynie kiedy odbywają się jakieś wydarzenia i wystawy, to mogą pojawić się płatne bilety. W muzeum znajdziecie jedynie skrzynki na dobrowolne datki na utrzymanie tego miejsca. W środku znajdziecie około 80 milionów eksponatów w 5 różnych kategoriach tematycznych. Nie będę tutaj ich omawiał, bo zainteresowani znajdą wszystkie informacje na przykład w Wikipedii. Tower Bridge jest jednym z bardziej rozpoznawalnych miejsc w Londynie. Został wybudowany niedaleko Tower of London, a prace nad nim zakończyły się w 1894 roku. Jest to most zwodzony, pod którym mogą przepływać statki oceaniczne. Na moście znajdziecie zazwyczaj setki turystów, jak zresztą w większości turystycznych miejsc w Londynie. Charakterystycznym elementem Tower Bridge są dwie wieże połączone na górze dwoma pomostami. Zanim mechanizm służący do podnoszenia mostu zmieniono na elektryczny, znajdował się tam mechanizm napędzany parowo. Most od początku istnienia był uznawany za arcydzieło ówczesnej architektury. Będąc w Londynie, jest to zdecydowanie miejsce, które trzeba zobaczyć. Hyde Park to jeden z londyńskich parków. Jeśli chcielibyście nieco odpocząć od zgiełku wielkiego miasta, to możecie jak najbardziej wybrać Hyde Park jako wasz cel. W Hyde Parku odbywają się od czasu do czasu duże koncerty, ale na co dzień jest to spokojne miejsce, gdzie można pospacerować, usiąść i odpocząć na leżaku lub ławce, albo zjeść coś w barach, które znajdziecie na obszarze parku. Można tam też oczywiście, jak na Anglię przystało, napić się zimnego pinta. Mniej więcej na środku parku znajdziecie jezioro, można tam wynająć rower wodny lub wykupić rejs łodzią. Trafalgar Square jest kolejnym popularnym miejscem w Londynie. Plac upamiętnia zwycięską batalię brytyjskiej Royal Navy pod Trafalgarem w 1805 roku. Na środku placu znajdziecie 55-metrową kolumnę Nelsona, wokół której są 4 ogromne, odlane z brązu lwy. Plac zdobią jeszcze 2 piękne fontanny, a na jego północnej stronie znajdziecie National Gallery, czyli Galerię Sztuki w Londynie. Dla osób lubiących zakupy zdecydowanie dobrym miejscem do odwiedzenia będzie centrum handlowe Harrods. Ja osobiście nie przepadam za zakupami, ale do tego centrum wybrałem się z ciekawości. Moim zdaniem jest to idealne miejsce do zobaczenia bogactwa i przepychu niektórych grup społecznych. W
Harrods znajdziecie wiele dóbr luksusowych i prawie wszystkie popularne i drogie marki. Można tam też znaleźć produkty w finansowym zasięgu zwykłych śmiertelników, dostępnych także w zwykłych centrach handlowych, ale można znaleźć też na przykład kapcie za 500 funtów. Przy wejściu do tego centrum handlowego stoją elegancko ubrani odwierni, a w środku znajdziecie wiele pięknych pomieszczeń, różniących się od tych spotykanych w zwykłych centrach handlowych. Harrods obecnie znajduje się w rękach Qatar Investment Authority, powiązanej z katarską rodziną królewską. Został przez nią zakupiony za 1,5 miliarda funtów brytyjskich. Jeśli chcielibyście zorganizować wyjazd do Londynu na własną rękę i dowiedzieć się na przykład, jak poruszać się londyńskim metrem, to zobaczcie jeszcze odcinek, jak zorganizować wycieczkę do Londynu bez biura podróży, do którego link powinien już być widoczny na ekranie. Zapraszamy też do dołączenia do grupy na Facebooku Podróże na własną rękę, gdzie można się wymieniać pomysłami i doświadczeniami z wycieczek bez biura podróży. Link także znajdziecie w opisie. Ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Cześć!